Powiem, kilka miesięcy temu, jak ukazał się ten przetarg, no, były obawy, czy nam się uda tutaj wystartować, bo spełnialiśmy w pewnym sensie specyfikacji, ale były pewne punkty, które nam tam nie uniemożliwiały to. No ale powiem, tutaj wielka rola, zasługa burmistrzów, którzy nie podzieli się wyzwania i dopuścili naszą spółkę podkarpacką, bo jesteśmy spółką podkarpacką, teraz z Rogoźnicy, niedaleko Rzeszowa, to w okolicach Głogowa Małopolskiego, ale wywodzimy się z Rzeszowa i pracujemy tu na Podkarpaciu. Udało nam się to spełnić, te wymagania, mogliśmy wystartować w przetargu i realizować tą piękną inwestycję. Jest to tutaj, tak jak burmistrz wspomniał, duża inwestycja, tak nawet dzisiaj tu wspominałem jadąc, że to jest chyba największa inwestycja na terenie naszego Podkarpacia teraz w tym okresie, bo no, muszę się pochwalić, zrealizowaliśmy piękny obiekt w okolicy Rzeszowa, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. Byliśmy tam w konsorcjum z naszą spółką Best Construction, która jest jakby, jesteśmy powiązani ze sobą, ale udało się to też to zrealizować, w terminie oddać, także jakoś to za tym przemawia, że myślę, że nie ma tutaj jakichś obaw, nie będzie, że nie uda nam się tego zrealizować. I tak, jesteśmy młodzi, młoda spółka, bo 10-letnia, młody zarząd i jeszcze pełni energii i sił. I projekt trudny, bo teren bardzo trudny, bo blisko samu, zawsze ryzyko jest, że wystąpi jakaś większa woda, ale nie, że do zrobienia. No. Ciekawa koncepcja. Myślę, że prace projektowe rozpoczną się od razu z chwilą podpisania umowy i będziemy, na pewno dotrzymamy terminu, bo nie zdarzyło się jeszcze w historii naszej spółki, żebyśmy czegoś nie oddali w terminie. Pomimo różnych problemów, które zawsze występują przy okazji inwestycji, udaje się nam to skończyć zawsze w tym zakładanym terminie. Cała rzecz polega na tym, że ta inwestycja technicznie musi ruszyć zezwoleniem na budowę w miesiącu maju i to w pierwszej dekadzie. Bo to wiążą nas określone terminy, które tutaj na pewno pan dyrektor Mosiru będzie nas pilnował w tym momencie i będzie od nas egzekwował, bo te dokumenty trzeba dostarczać do Ministerstwa Sportu, żeby wejść w harmonogram finansowania przez Ministerstwo Sportu już od tego roku jak najszybciej. Natomiast panie prezesie, no, można zasygnalizować, kiedy ewentualnie ta inwestycja się jakby finalizuje w tym momencie. Ona jest w umowie i umowa zostanie, zresztą projekt umowy również był na stronie miasta, można to było sobie doczytać, ale generalnie w tej chwili będzie opublikowana, natomiast ja powiem te terminy, jeżeli będę złe, to pan mi najwyżej poprawi. 28 września 2018 roku jest zakończony pierwszy etap tejże inwestycji, to jest oddanie basenu krytego w całej rozciągłości. Basen kryty, jak zostanie oddany, wtedy będą elementy związane z wyburzaniem basenu starego. Jeżeli damy go utrzymać, tą infrastrukturę, to basen kryty, ten aktualnie funkcjonujący, będzie funkcjonował przez cały okres. Natomiast finał całej inwestycji to jest koniec stycznia 2019 roku. Panowie prezesi, ja wierzę w te realizacje tych terminów. Ja już nie mówię dlatego, że tam są kary, jak nie zrealizujecie, bo też te prawdy są zagwarantowane, ale ja absolutnie śledziłem funkcjonowanie waszej firmy przy budowie tego centrum kongresowo-wystawienniczego i jestem pewien, że tak pięknie zrealizowaliście ten obiekt, tak również zostanie zrealizowane to Centrum Rehabilitacji i Sportu. A jeżeli chodzi o kwotę, to jest 38 milionów 520. No, ale ponad 38 milionów. W zakres chodzi część basenowa o powierzchni prawie 4000 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, z tym, że 923 metry kwadratowe to jest część stricte rehabilitacyjna, natomiast pozostała część to są ta część basenowa. Dlaczego weszliśmy w Centrum Rehabilitacji? Ponieważ środki do pozyskania z Ministerstwa Sportu były możliwe tylko pod kątem właśnie Centrum Rehabilitacji. Natomiast ogólnie Ministerstwo nie finansuje basenu, dlatego taka forma została wybrana. No i oczywiście będziemy tutaj, mówimy tutaj o kwocie do 50% dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Natomiast czynimy tutaj starania i są już pewne kroki, że chcemy skonstruować taki montaż finansowy, który pozwoliłby odciążyć budżet miasta po stronie wydatków na te inwestycje maksymalnie. Mamy już wstępnie podpisaną umowę
do programu Polska, Ukraina, Polska, Białoruś, Ukraina z miastem Winogradiw i z tej kwoty będziemy mogli sfinansować no, na dzień dzisiejszy prawie 5 milionów złotych, czyli po stronie miasta byłaby to kwota 90% z tego. No, będziemy zabiegać jeszcze w innych źródłach, czy do RPO, czy z Urzędu Marszałkowskiego, z innych źródeł. Zależałoby nam, żebyśmy tę inwestycję nie dość, że zrealizowali w terminie, to też za kwotę maksymalnie, za środki maksymalnie niskie po stronie budżetu miasta. Jeśli chodzi o infrastrukturę, jaką będziemy mieli na naszym obiekcie, ta infrastruktura jest dosyć bogata, bo analizując, przygotowując ten program funkcjonalno-użytkowy, myśmy podjęli bodajże 4 różne projekty, które chcieliśmy połączyć w jedną całość. Ta infrastruktura zarówno opiera się na sporcie, jak i na rehabilitacji i odnowie biologicznej oraz takich elementach i pomieszczeniach, które będą służyć stricte odbudowaniu, jakby można powiedzieć, takiej sprawności fizycznej sportowca poprzez kwiatomory, wirówki wodne na górne części ciała, dolne części ciała, gabinety masażu. To jest ta infrastruktura związana z rehabilitacją. Powierzchnia tej rehabilitacji to jest około tutaj 1000 metrów kwadratowych, ale biorąc pod uwagę niecki basenowy, jaki posiadamy na basenie zamkniętym, jest to basen sportowy 8-metrowy z podnoszonym dnem. To będzie jedno z takich ważnych elementów tej inwestycji, ponieważ podnoszone dno też będzie wchodziło w elementy rehabilitacji. Będziemy mogli prowadzić różnego rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i sportowe na różnej głębokości. Będzie to też służyło nauce pływania, no i ten basen sportowy no na pewno będzie częściej wykorzystywany niż baseny zwykłe sportowe, gdzie przelicznik jest mniej więcej 8 metrów na jedną osobę, a te nieckie rehabilitacyjne są już dosyć mocno wyposażone w różnego rodzaju masaże wodne w różnych części ciała, także tutaj na to zwracamy szczególną uwagę. To jest ta część basenu zamkniętego, tego centrum rehabilitacji. Mamy też drugi etap, budowa basenów zewnętrznych i tutaj możemy się pochwalić dużą niecką basenową, ponad 1100 metrów kwadratowych niecka basenowa z placem wodnym, zabaw dla dzieci, dwa brodziki, rwąca rzeka, zjeżdżanie. Mamy też dwa boiska plażowe dla osób korzystających z naszego obiektu. Jest siłownia zewnętrzna, scena, duża plaża, także myślę, że to wszystko tworzy niesamowity kompleks, który będzie służył naszym mieszkańcom. Proszę Państwa, zapewniam Was, że takiego obiektu na terenie województwa podkarpackiego, takiego obiektu służącego nie tylko, bo on jest budowany, prawda, no, pierwotnie dlatego, żeby się dostać do listy projektów strategicznego sportu polskiego, musieliśmy brać pod uwagę odnowę biologiczną sportowców, szczególnie tych sportowców sportów zimowych. Ale proszę pamiętać, że również nie tylko, dlatego że w sezonie letnim przyjeżdża tutaj bardzo dużo grup sportowych. Ja wierzę, że do Sanoka będzie jeszcze więcej tych grup przyjeżdża, dlatego że przecież w tym momencie robimy również termomodernizację i modernizację wierchów. I w końcowym etapie będzie również ta bieżnia lekkoatletyczna tartanowa, która spowoduje to, że również w sezonie letnim te grupy przyjeżdżały, ale jeszcze bardziej będą przyjeżdżać. Takiego obiektu w województwie podkarpackim nie będzie. Prezes powiedział, że to jest obiekt, który relatywnie w kwocie jest do wysokiej, natomiast ja mówię z całą odpowiedzialnością, że uważamy, że Sanok to jest miasto kultury, Sanok to jest miasto turystyki, a Sanok to jest również miasto sportu i chcemy, żeby rzeczywiście tak to było i wierzymy, że ci turyści, którzy będą przyjeżdżać do Bieszczady, tych pory jeździli na różne obiekty właśnie basenowe, to tak naprawdę może nawet w Bieszczady nie pojadą, bo zostaną na tym pięknym obiekcie. Będzie to na pewno cacko.